Określenie zbrodnia wołyńska jest pewnego rodzaju symbolem i uproszczeniem. Dotyczyło to całych kresów południowo-wschodnich. Ta zbrodnia została dokonana w latach 1943-44, 5-6, a nawet do 1948 roku, poczynając od 1939. Mówimy tutaj w przypadku Wołynia o około 60 tysięcy zamordowanych. Jeśli chodzi o pozostałe województwa, ogólny bilans, on sięgnąć może nawet 200 tysięcy. Zbrodnia wołyńska była przede wszystkim ludobójstwem na ludności polskiej dokonanej przez środowiska ukraińskie. Ta zbrodnia była zaplanowana, bardzo dobrze zorganizowana i poprzedzona długoletnią pracą propagandową. Wołyń kojarzy mi się, nie tylko mnie, ale każdemu Polakowi, przynajmniej tak być powinno, z ogromną tragedią narodową. To było zaplanowane i z zimną krwią wykonane morderstwo na narodzie polskim. Pastwiono się nad tymi ludźmi z premedytacją, chcąc im zadać ból. Nie tylko uśmiercić, ale zadać ból. Jeśli weźmiemy pod uwagę UPA, to można ją śmiało w moim przekonaniu nazwać organizacją zbrodniczą, ze względu na to, że stawiała sobie zbrodnicze cele. Jeżeli czytamy się różne wypowiedzi Ukraińców z tego okresu, pojawia się taki tekst. Państwa swojego mieć nie będziemy, ale i Polaków tutaj nie będzie. Nie były to żadne wydarzenia wołyńskie, nie była to żadna tragedia wołyńska, tylko to było ludobójstwo. Ukraińcy próbują to nazywać mianem wojny polsko-ukraińskiej. No, ile wojnę toczy się z dziećmi i z kobietami, to rzeczywiście wtedy jest wojna. Przeważała ludność ruska. Też trzeba drugą rzecz wymienić, że jest to kraina o dominacji ludności prawosławnej. Nie tak jak Małopolska Wschodnia, duża obecność greko-katolickiego kościoła, tylko tam jest kościół prawosławny. I co ciekawe, Wołyń, zabór rosyjski, a więc pewne inne tradycje i wydawało się, tradycje ukraińskie nie były, przynajmniej przed I wojną światową, mocne. Ale okazało się, że ta ideologia ukraińska rozwinęła się i praktycznie szła po linii tak zwanych obrządków wschodnich, czyli nie tylko kościoła greko-katolickiego, ale również prawosławia i ogarniała tam pewne środowiska elitarne, czy duchowieństwa, czy tak zwanej ruskiej inteligencji. Tej ludności polskiej, szczególnie w skupiskach miejskich, było trochę, ale również w wioseczkach były takie, nazwijmy to, wyspy polskości, przy siłkach różnego typu. Tam Polacy stanowili mniejszość. Dominowali tam Ukraińcy, którzy stanowili 68% ludności. Polacy plasowali się na drugim miejscu. To procentowo to około 17%. Między 1939 a 1943 roku tam się pewna struktura zmieniła. Struktura narodowości, a szczególnie jej elitarna część tego narodu polskiego, bo mieliśmy do czynienia z wywózkami sowieckimi. Wywózki sowieckie nade wszystko dotyczyły grup elitarnych, czyli inteligencji, rodzin wojskowych, prawda, jakichś ziemian, urzędników państwowych itd., itd. Czyli wszystko to, co zwiemy elitą narodu.
co ma olbrzymie znaczenie w dalszej perspektywie, jeśli bierzemy pod uwagę możliwości samozorganizowania się w sytuacji, zwłaszcza zagrożenia. Ta ludność była pozbawiona w dużym stopniu tej elity, która by miała podstawowe umiejętności, rozeznanie, jak takie samozorganizowanie się uczynić. Oczywiście było duchowieństwo, więc to duchowieństwo spełniało w dużym stopniu taką rolę przywódczą, nie tylko w sensie duchowym, ale również w sensie świeckim. Organizacja ukraińskich nacjonalistów, która powstała w 1929 roku, jej głównym celem było stworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, ale już w samej nazwie miała ten wyraz nacjonalistów, prawda? I to był nacjonalizm w tym złym znaczeniu. To państwo miało być czyste etnicznie, to znaczy składać się tylko i wyłącznie z Ukraińców. Stąd wszystkie obce elementy narodowościowe miały być wyeliminowane. Jak się okazało, ta eliminacja była traktowana dosłownie, to znaczy fizycznie mieli zostać zlikwidowani. Żeby zorganizować planowe ludobójstwo, takie, gdzie morduje się nie żołnierzy nawet, ale po prostu wszystkich, łącznie z dziećmi, kobietami, starcami, niszczy się ten majątek, który został po prostu, z powierzchni ziemi się likwiduje daną społeczność, no to trzeba mieć bardzo silną motywację ideologiczną. I ta motywacja, ona jest zakotwiczona w ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Taką najbardziej charakterystyczną postacią to jest Dmytro Doncow z jego publikacją Nacjonalizm Ukraiński, gdzie moglibyśmy porównać, oczywiście nie jednoznacznie, ale przez pewne analogie, taka mieszanina troszkę ideologii faszystowskiej włoskiej z ideologią tego narodowego socjalizmu niemieckiego. Może jeszcze nie skrajny rasizm, ale elementy rasizmu. W nacjonalizmie czynnym Doncowa twierdzi się, że masy są mało rozumne i one się nie nadają do tworzenia jakiejś ideologii czy istnienia, tylko do czynu. I do tego czynu ma ich zachęcać elity, i te elity Doncow nazywał mniejszością aktywną. I ta mniejszość aktywna, którą nazywał świadomą inteligencję, albo klika zarządzająca, albo tyrania, musiała zdobyć poparcie mas. I warunkiem podstawowym było to, że te masy musiały być wybitnie nieuświadomione i nierozumne, po to, żeby przyjęły sobie ideologię głoszoną przez zarządzających, czyli mniejszość aktywną. I według Doncowa podstawową taką warstwą społeczną, która spełniała jego wymogi, było chłopstwo. Na kanwie tego pojawia się też coś, co burzy cały ład etyczny. Mianowicie chodzi o tak zwany dekalog nacjonalisty ukraińskiego. Dekalog, jak wiemy, na modłę 10 przykazań, tych biblijnych 10 przykazań, ale tylko co do tych 10 wskazówek. Natomiast co do treści, to jest to antydekalog. Łącznie z pewnymi zapisami, które mówią o zbrodniach, o możliwości popełniania tych zbrodni, o wyższości narodu nad wszystkim, bo jeśli pierwsze jest w klasycznym dekalogu jest odniesienie do Boga, jam jest Pan Bóg Twój, czyli jest jeden Bóg, to tam jest odniesienie do ducha narodu, prawda, który jest jak gdyby tym był Bogiem i w odniesieniu do Niego są wszystkie wskazania etyczne. Dziwna rzecz, bo wielu z tych ludzi, którzy uczyli się na pamięć i deklamowali ten dekalog, oni wywodzili się albo przyznawali się do religii chrześcijańskiej, czy do kościoła nawet katolickiego, wprawdzie greko, ale jednak katolickiego. To wszystko, co nacjonaliści ukraińscy pisali w swoich dokumentach, tu może warto zacytować jeden z takich dokumentów. To jest słynny dekalog nacjonalisty ukraińskiego, napisany przez Stepana Łękawskiego, którego pierwsze przykazanie brzmiało: zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz walcząc o nie.
Siódme przykazanie. Nie zawahasz się dokonać największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Kolejne przykazanie. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga twego narodu. A przykazanie ostatnie. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego, nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców. Inny nacjonalista ukraiński z ONZ, Michał Kołodziński, pisał natomiast: trzeba krwi, dajmy morze krwi. Trzeba terroru, uczyńmy go piekielnym. Trzeba poświęcić dobra materialne, nie zostawmy sobie niczego. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami i wszystkimi szlakami. Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki. Tu mamy silne rozdzielenie polityki od etyki w tym kręgu. To się wiązało niestety też z sytuacją, że cała ta przestrzeń nacjonalizmu ukraińskiego, w ogóle życia Ukraińców, ona szła w kierunku uwschodnienia i obyczaju, i obrządku, a więc i mentalności, a na wschodzie, jak wiemy, polityka nie jest dziedziną etyki. Polityka jest poza etyką. Praktycznie tam się rządzą prawa siły i tylko siły. Tutaj mamy ten darwinizm taki społeczny typowy, czyli zmaganie się sił narodowych, które się wyniszczają. No i oczywiście tutaj trzeba by było wyniszczyć, z tego wyciągnięto pewne wnioski, wypchnąć wszystkie nacje obce nacji ukraińskiej. Od początku lat 30. ONZ prowadziło bardzo intensywne indoktrynowanie ludności ukraińskiej. Ono się oczywiście odbywało w różnym czasie i w różnych rejonach z różną aktywnością, ale stopniowo prowadziło do poszerzania kręgu wśród Ukraińców, który stwierdzał, że obecność ludności polskiej jest niepożądana. Były to czasy, które trudno nam sobie jest wyobrazić, ale wtedy była bardzo wielka bieda, tym bardziej, że to był okres wojny. Więc kiedy przywódcy ukraińscy obiecali chłopom, że dadzą im polską ziemię, zabrane Polakom krowy, pierzyny, szafy i stołki, że tak powiem, no to była to wystarczająca zachęta do tych mordów. Tym bardziej, że organizacja ukraińskich nacjonalistów do budowy tego państwa jednonarodowego, ukraińskiego, nacjonalistycznego, przygotowywała się przez wiele dziesiątków lat, szkoląc swoje kadry i sympatyków w nienawiści do Polaków, Rosjan i Żydów. I ta zbrodnia wołyńska, ta symboliczna, to był efekt tej indoktrynacji prowadzonej przez długie dziesięciolecia. I siania po prostu uczenia nienawiści. A jak wiemy, na nienawiści nikt nic dobrego nie zbudował. Podstawowym kryterium to było właśnie terror i zabójstwa. I tutaj pierwszym takim przykładem jest zabicie w czerwcu 1934 roku ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. A ponieważ w tym czasie prowodnikiem na kraj był Stefan Bandera, w ciągu 2 miesięcy zostało aresztowanych kilkunastu aktywistów OUN. W wyniku procesu zostali oni skazani, 4 bodajże, na karę śmierci, ale później zostali wszyscy ułaskawieni na długoletnie więzienia. OUN uważała, że depolonizacji Wołynia i Małopolski Wschodniej dokona się w odpowiednim historycznie momencie, to znaczy momencie, który z różnych względów będzie najbardziej dogodnym i możliwym do wykonania. Do 1939 roku, kiedy tam istniało państwo polskie, pomimo prowadzenia różnego rodzaju aktów terrorystycznych, zamachów, grabieży, podpaleń, ONZ nie było w stanie dokonać zbrodni ludobójstwa. Natomiast czas wojenny okazał się właśnie tym okresem, kiedy można było przystąpić do usuwania biologicznego ludności polskiej. Thank you.
Niemcy dawali ludności ukraińskiej wiele przywilejów, których była pozbawiona ludność polska. Po opanowaniu Kresów Wschodnich niższe szczeble władzy administracyjnej były przeznaczone dla Ukraińców. Stworzona została ukraińska policja, policja kolaboracyjna, której dano szerokie uprawnienia, które ta policja oczywiście wykorzystywała przeciwko ludności polskiej. Do policji ukraińskiej weszli działacze organizacji ukraińskich nacjonalistów. Była ona całkowicie zdominowana przez te elementy i jak gdyby podwójnie podporządkowana i ONowi, i oczywiście władzom niemieckim. Przyjście Niemców w 1941 roku na te tereny zmieniło o tyle sytuację, że Niemcy zaczęli prowadzić taką grę z Ukraińcami. To znaczy Ukraińcy czy nacjonaliści mieli nadzieję zbudowania państwa przy współpracy z Niemcami, a Niemcy starali się wygrać Ukraińców na przykład przeciwko Polakom po to, ażeby te narodowości tam jeszcze bardziej poróżnić i jeszcze bardziej ugrywać swoją tą geopolityczną grę. No i oczywiście też tworzyli militarne oddziały z Ukraińców. Na przełomie 1941 i 1942 roku na Wołyń został przerzucony Dmytro Klaczkiewski i on przystąpił do tworzenia struktur organizacji ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Pochodził ze Zborowa, był prowodnikiem jakimś młodzieży w obwodzie stanisławowskim za czasów pierwszej okupacji sowieckiej i za to, że przekazał maszynę do pisania do Lwowa, został zaaresztowany i osadzony w więzieniu. Po wypuszczeniu go w okolicach Berdyczowa przeniósł się do Lwowa i w tym Lwowie został zaaresztowany przez Gestapo. Przez dwa dni został wypuszczony i dalej o jego losach niewiele wiemy. Ja sądzę, że w tym czasie był szkolony przez Abwehrę. I tenże oto człowiek na przełomie 1941 i 1942 roku został przerzucony na Wołyń celem budowy organizacji ukraińskich nacjonalistów, ale musiał być gdzieś zatrudniony. On mieszkał w Równem, mieszkał w mieszkaniu pani Julii Łódzkiej, której mąż był oficerem w Schutzmannschaft Batalion 201, który w tym czasie stacjonował w Białorusi i brał udział w walkach przeciwko partyzantom białoruskim. Ten Schutzmannschaft Batalion 201, na którego czele stał Jewgen Pobichuszczy, a zastępcą był Roman Szuchewicz, został rozwiązany w grudniu 1942 roku i oficerowie zostali przewiezieni do Lwowa. I w tym czasie właśnie zaczęła się organizować Ukraińska Wyzwoleńcza Armia na Wołyniu, a w Galicji od kwietnia 1943 roku zaczęto organizować 14. Schutzdywizję Galicjen. I tenże Klaczkiewski sobie mieszkał we Lwowie i pracował, według mnie, pracował w służbach policyjnych niemieckich. W 1942 roku około 1400 Niemców wyspecjalizowanych w mordowaniu Żydów korzystało z pomocy prawie 15 tysięcy policjantów ukraińskich, którzy pomagali w Holokauście. Zginęło, szacuje się, około 150 tysięcy Żydów. Więc tutaj ukraińscy policjanci w służbie niemieckiej jakby już nauczyli się po prostu w jaki sposób mordować, eksterminować ludność na dużą skalę. Kiedy się przyjrzymy temu od strony ideologicznej, no nie jest to wprost narodowy socjalizm, ale ma duże podobieństwa.
i nie jest to wprost faszyzm, tak jak we Włoszech, ale ma duże podobieństwa. I ta ideologia, można powiedzieć, w wielu aspektach jest zbrodnicza w istocie. Ona pchała ludzi do takich zachowań, które się później urzeczywistniły. Kiedy to się jeszcze doszło do styku Ukraińców z Niemcami podczas okupacji, pewnej współpracy taktycznej, później się różnili, ale była ta współpraca i współuczestnictwo w zbrodniach, szczególnie na ludności żydowskiej, no to wszystko jeszcze się spotęgowało. Wschód, Azja, te nawet dawne tradycje kozackie, które też przecież w ten sposób azjatycki to wszystko funkcjonowało, etyki nie ma w polityce, tutaj się rządzą inne prawa. No i z drugiej strony silny szowinizm oparty o pewne takie darwinistyczne teorie. Momentem, w którym doszło do podjęcia decyzji o eksterminacji, o ludobójstwie Polaków i innych narodów żyjących na tych terenach, była tak naprawdę klęska Niemców pod Stalingradem w lutym 1943 roku. Wtedy kierownictwo ukraińskie zdało sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie Niemcy mogą przegrać tę wojnę i w związku z tym, kiedy będą się wycofywać, znowu może stanąć problem przynależności ziem wschodnich II Rzeczpospolitej do Polski czy do Ukrainy, którą właśnie nacjonaliści chcieli stworzyć. I mając na uwadze doświadczenia z 1918 roku i determinację Polaków do walki o własne ziemie, podjęli decyzję, że po prostu trzeba nie wygonić tych ludzi z Wołynia, ponieważ oni mogą wrócić w razie czego do swoich domów, tylko należy ich wymordować, żeby po prostu znikł problem ludności polskiej na tych terenach. Ja uważam, że nie było takiego jednego rozkazu, który by kazał dokonać eksterminacji Polaków na Wołyniu, tak jak nie ma rozkazu, jednego odpisanego rozkazu w sprawie Holokaustu, tylko mamy protokół z Wannsee, w którym się mówi o zabiciu, likwidacji, unicestwienia Żydów i tak samo nie ma tutaj rozkazu jednego całościowego, dotyczącego wymordowania Polaków na wojnie. Co nie znaczy, że nie ma szeregu rozkazów operacyjnych. Ja dotarłem do około 30-40 rozkazów od szczebla dowódców okręgu, gdzie się nakazuje zlikwidować ostatnich Polaków na danym terenie, albo gdzie się pisze, że szedłem przez duży obszar terenu i nie spotkałem żadnego laszka. Juri Stermaszczuk, dowódca wojskowego okręgu Turiv, mówi, że dostał ustny rozkaz wymordowania Polaków i on się w swoich zeznaniach przyznał, że tylko w ciągu ostatniej dekady sierpnia zamordował w powiatach lubomelskim i kowelskim 15 tysięcy Polaków. Pytanie, o czym my mówimy, prawda, w 1943 roku, bo jeśli mówimy do tej pory o zbrodniach, które układają się w pewną całość, są jak gdyby dość spontaniczne, czy tam powiedzmy, jeśli organizowane to lokalnie, no to wówczas mamy do czynienia z planową akcją wypędzenia lub wyniszczenia ludności polskiej na danym terytorium, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. No i jest ta krwawa niedziela z 11 lipca, gdzie w około 100 kościołach podczas Sumy, a więc w momencie, kiedy jest praktycznie całe wioski były zebrane w jednym miejscu, podczas nabożeństw otaczano kościół i mordowano tę ludność. Rzecz, no byśmy powiedzieli, barbarzyńska i samego faktu, że to się robi na żywych ludziach i że to się robi podczas nabożeństw religijnych i robią to ludzie, którzy notabene przyznają się do, w wielu wypadkach, do chrześcijaństwa. I robi się to nie tylko za pomocą sformowanych oddziałów ukraińskiej powstańczej armii,
ale również przy zaangażowaniu miejscowej ludności, prawda, rozfanatyzowaniu tej ludności i pchaniu ich w kierunku zbrodni wprost ludobójstwa, bo to oczywiście szło, mówimy o symbolicznej dacie lipcowej, ale to szło całą falą później przez następne miesiące, no i no to różnie się ocenia, ale przyniosło gigantyczne ofiary i nie tylko co do ilości, ale też co do jakości popełnianych tych zbrodni. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z niewyobrażalnym okrucieństwem, które nawet przewyższało okrucieństwo niemieckie i rosyjskie. To znaczy tam nie chodziło tylko o zabicie, o wyniszczenie, o eksterminację, ale o zrobienie tego w sposób niezwykle okrutny, bo dzięki temu spodziewano się, wywoła to strach, potęgujący się strach, który spowoduje, że ludność pozostała, która jeszcze przeżyła, ucieknie z danych terytoriów. Na tym zależało im, ażeby te tereny stały się absolutnie etnicznie czyste, w cudzysłowie czyste. To jest ta azjatycka mentalność, prawda? Ten, kto panuje nad strachem w danym miejscu, ten ma prawo do rządzenia. Lipca 1943 roku napady na kościołach były w Chrynowie, w Zabłoćcach, w Porycku oraz w Kisielinie. W tych miejscach zginęło od stu kilkudziesięciu do 300 osób. Tegoż dnia był również napad na kaplicę w Krymnie, gdzie nie było księdza, natomiast zebrali się ludzie na mszę świętą. W ostatnią niedzielę sierpnia 1943 roku był napad na wiernych w kościele, zebranych w kościele wiernych w Przewałach na Wołyniu. Tam również nie było jeszcze kapłana. W Małopolsce Wschodniej w niedzielę był napad na klasztor oraz kościół, w którym również byli z kapłanami i zakonnikami zgromadzeni wierni z tej parafii oraz uchodźcy z okolicy, a nawet odległych miejscowości. W Wiśniowcu na Wołyniu podobna zbrodnia jak w Podkamieniu, gdzie wymordowano w dwóch kościołach oraz w klasztorze zgromadzonych tam Polaków wraz z duchownymi. Ogromna zbrodnia miała miejsce w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach w końcu sierpnia 1943 roku, gdzie łącznie jednego dnia w tych miejscowościach oraz jeszcze w dwóch w okolicy wymordowano ponad 1000 osób. W Janowej Dolinie w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 1943 roku zginęło w ciągu kilku godzin około 600 osób. W Hucie Pieniackiej 28 lutego 1944 roku wymordowano około 1000 osób. Sprawcami byli nie tylko upowcy, ale również oddziały policyjne ukraińskie SS pod dowództwem niemieckim i okoliczni chłopi. Dla nacjonalistów nie było miejsca świętego. Nawet z rozmysłem wybrano ten dzień, kiedy to Polacy gromadzili się na mszach świętych, i takim symbolem tej zbrodni była miejscowość Poryck, gdzie podczas niedzielnej mszy świętej zamordowano w kościele, podkreślam, w kościele, około 100 osób, a dalsze 100 zginęło poza murami świątyni. Ja mówię o tej niedzieli nie przez przypadek, dlatego że zadałem sobie trud i później sprawdziłem, którego dnia te napady ukraińskie odbywały się już tu na ziemi sanockiej. I często było tak, że to właśnie była niedziela. Tak było w Baligrodzie 6 sierpnia 1944 roku,
kiedy również po mszy świętej dokonano morderstwa 42 Polaków. Tak było w Nowosielcach, kiedy również niedzielę wybrano jako ten dzień napadu. Wiktor Poliszczuk, Ukrainiec, opisał w wielu książkach postawę swoich rodaków. On, ożeniony z Polką, pisał prawdę o tym, jak Polaków mordowano. Ja może tylko opowiem kilka przypadków na mordach księży. Na przykład wbijano kilka gwoździ w głowę księdzu i ten ksiądz przez kilka godzin konał. Albo rozcinano brzuch i tam wpuszczano jednego czy dwa szczury, zszywano sznurkiem, no i ten człowiek konał. Albo rozrywano księdza na końmi na rozstajach, albo przeżynano piłą. No, on na trzech bodajże stronicach B5, formatu B5, nie zmieścił sposobu mordowania Polaków. Profesor Szabłowski określił to mianem genocidum atrox, czyli ludobójstwo o niespotykanej skale nienawiści, niespotykanej. Dlatego, moi drodzy, to nie było takie coś, że oni się obudzili rano, Ukraińcy, a może byśmy kogoś zabili. To było wszystko przygotowane. To okrucieństwo wyrażało się w tym, że nie ginęli ludzie uzbrojeni. Ginęły kobiety, ginęły dzieci, ginęły osoby starsze. Być może byłoby to bardziej jakoś może nieusprawiedliwione, gdyby nie te metody mordowania, które miały na celu zadać jeszcze więcej cierpień tym mordowanym. Ćwiartowaniu zwłok, przeżynaniu piłą, miażdżeniu czaszek, bo nie dokonywano tych mordwestw przy pomocy broni palnej, chociaż również, ale tam były w użyciu siekiery, widły, motyki. No to były sceny, które są dla dzisiejszego cywilizowanego człowieka no, nie do uwierzenia. Dlaczego po prostu w tej formie? Dlaczego jeżeli chciano zabić, nie zabito, tylko męczono? Dlaczego nie pozwolono tym ludziom opuścić tych terenów? Moim zdaniem nie pozwolono opuścić, bo wiedzieli, że Polska tam może wrócić i ci ludzie mogą wrócić do swoich domów, gdzie mieszkali przez kilka wieków. I im chodziło o to, żeby po prostu wymordować i forma tego mordu miała być na tyle odstraszająca, żeby poszła w świat, żeby po prostu jakikolwiek Polak bał się już wrócić na tę ziemię kiedykolwiek. Te tragiczne echa Wołynia dotarły też na teren ziemi sanockiej. To było szczególnie tragiczne. Dlaczego? Dlatego, że między innymi na terenie Sanoczyzny ukryli się ci wszyscy uciekinierzy z Wołynia, którzy uciekali tam z Wołynia przed tymi ukraińskimi okrucieństwami i myśleli, że tu będą bezpieczni. Niestety tak się nie stało. Tu pierwszy taki masowy mord na Polakach odbył się 6 sierpnia 1944 roku w bieszczadzkim Baligrodzie. Tam zamordowano, to była niedziela, 43 Polaków. Tydzień później w miejscowości Muczne w Leśniczówce Brenzberg zamordowano przeszło 70 osób. I wśród tych osób byli właśnie uchodźcy z Wołynia. Kwiecień 45 rok, Borownica, prawie 70 osób zamordowanych, wśród nich również uchodźcy z Wołynia. Widzimy, że nie udało im się uciec przed śmiercią, bo ta śmierć ich dopadła tutaj setki kilometrów od Wołynia. Ja pracuję w parafii Borownica, która przeżyła ten akt ludobójstwa. Tutaj zginęło około 100 osób, bo tak do końca nie jest pewne ile, bo to była czysto polska wioska wśród wiosek ukraińskich albo z przewagą Ukraińców i dlatego oni tak bardzo nie lubili tej wioski, bo tutaj no, była ta polskość i chcieli ją zniszczyć. I pan Artur Brożyniak też popełnił taki artykuł mówiąc o tym, że miało być jak na Wołyniu i właśnie 20 kwietnia tutaj w Borownicy było jak na Wołyniu. Otoczono, wymordowano, spalono.
i to, co mówiłem już wcześniej kiedyś, wiele osób niestety nie pochowano. Te ludzkie zwłoki to zjadały zwierzęta, rozkładały się. Taki był los właśnie tutaj Polaków, mieszkańców Borównicy. Kolejny przykład. Tu zaraz za Sanem, 5 kilometrów od Sanoka, leży miejscowość Liszna. I z tej miejscowości mieszkańcy zostali wysiedleni po 17 września 1939 roku. Dlaczego? Ponieważ ta miejscowość leżała nad Sanem, a jak wiemy, San był wtedy granicą między okupacją sowiecką i niemiecką i Sowieci z pasa przygranicznego wysiedlili wszystkich mieszkańców dalej na wschód. Ci mieszkańcy z Lisznej trafili akuratnie na Wołyń i tam już w maju 1943 roku 38 z nich zostało w okrutny sposób również zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Także ten Wołyń również swoje piętno zostawił tu na ziemi sanockiej. Ukraińcy do dziś podnoszą argument, bo Polacy też mordowali, ale cóż to za argument jest? To była samoobrona, to był jakiś krzyk rozpaczy taki, no przecież nie mogli się dać wymordować, na to nie reagując. Zresztą porównując liczby, nieraz jest argument, a każda ofiara jest ważna, nie ma co liczyć, nie ma co się przybijać liczbami. Uważam, że nie, że właśnie trzeba liczyć. Trzeba się, nie chodzi o licytację, tylko chodzi o prawdę. Kluczowa sprawa, która się jawi w tej dyskusji, bo to rzeczywiście zaczęła się dyskusja na liczby. Tak? Pytanie jest, ilu zginęło Ukraińców w sytuacji jakichś działań odwetowych, czy w ogóle w całych tych zmaganiach. Ukraińcy nawet mienią to, czy próbują to nazywać mianem wojny polsko-ukraińskiej. No, ile wojny toczy się z dziećmi i z kobietami, to rzeczywiście wtedy jest wojna. Nie było porównywalnych działań ze strony środowisk polskich. Polskie podziemie całkowicie negowało akcje odwetowe. Natomiast były podejmowane działania, które zbrojne, które miały ograniczyć jakby dalsze działania band, bo nie można tych środowisk polskich nazwać oddziałami w wyniku ich działań, które podejmowali. W wyniku działań band oni starali się ograniczyć funkcjonowanie tych środowisk upolskich, tych band upolskich, czy środowisk nacjonalistycznych ukraińskich, poprzez podjęcie pewnych kroków militarnych, poprzez swoje oddziały podziemne. Tu chodzi przede wszystkim o cele, jakie sobie stawiano. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę UPA, to można ją śmiało, w moim przekonaniu, nazwać organizacją zbrodniczą, ze względu na to, że stawiała sobie zbrodnicze cele. Zbrodnicze cele, czyli powiedzmy te czystki etniczne, ta cała ideologia, która za tym stała, były planowane, robione celowo i podstawy tego wszystkiego były nieludzkie. Czyli krótko mówiąc, jeśli uznajemy do dzisiaj za zbrodniczą organizację Narodowo-Socjalistyczną Robotniczą Partię Niemiec, to nie dlatego, że każdy z członków tej partii dokonał jakiejś zbrodni, tylko że cele tej organizacji, jej ideologia była zbrodnicza. Jeśli taką organizację jak SS czy SA uznamy za zbrodniczą, to z tego względu. Jeśli weźmiemy UPA i weźmiemy na przykład Armię Krajową, to Armia Krajowa jest organizacją patriotyczną, można powiedzieć. Czy były jakieś elementy odwetowe? Były, ale to jest zupełnie inna perspektywa niż gdy mamy organizację, która stawia sobie za cel wymordowanie wszystkich ludzi tylko dlatego, że nie są ludnością ruską. To są nieporównywalne rzeczy. I tu jest ten element zasadniczy, który jest niepodnoszony albo rzadko podnoszony w sytuacjach spornych. Czym innym są działania poszczególnych osób, które przeżyły tragedię wołyńską, bo o tym trzeba wyraźnie powiedzieć. Zdarzyły się sytuacje osób, które przeżyły tragedię mordów swoich rodzin przez Ukraińców, nieraz biernie obserwując to z daleka, sparaliżowani strachem, widząc, co się dzieje, będąc wielokrotnie bardzo długo w szoku, po nawet długim czasie
próbowali się mścić. I nawet takich osób bardzo często nie chciano przyjmować do polskich struktur podziemnych, do oddziałów partyzanckich, wiedząc, że przede wszystkim kierują się te osoby w sposób nieracjonalny chęcią odwetu. I to jest dobry przykład na to, aby udowodnić, iż polskie państwo podziemne nie wyrażało zgody na akcje odwetowe, taką, nazwijmy to, typową wendetę. Armia Krajowa była organizacją podziemną typu wojskowego, podległą pod legalny rząd w Londynie. Została uznana za organizację kombatancką już w czasie wojny po Powstaniu Warszawskim. Była organizacją typu wojskowego, zdyscyplinowaną, z hierarchią i tak dalej. UPA, to początkowo nie była żadna UPA. UPA to były oddziały zbrojne niejakiego Tarasa Bulby Borowcia, który podlegał pod rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej Petlurowskiego. Później banderowcy, że tak powiem, ukradli podstępem mu tą nazwę. Stworzyli swoją UPA z byłych policjantów, zbrodniarzy. Nie może być organizacją kombatancką ktoś, kto ma ręce unurzane po łokcie w krwi, a nawet, że tak powiem, po uszy, kto mordował dzieci, kobiety, z całą premedytacją rabował ich mienie, narzucał ich do studni, powiedzmy. Nie ma żadnego porównania, absolutnie żadnego, na żadnej płaszczyźnie. Postawienie znaku równości między Armią Krajową, czy też Narodowymi Siłami Zbrojnymi, czy też używanymi porównaniami do żołnierzy wyklętych w kontekście UPA, jest niedopuszczalne i wysoce niestosowne. Oczywiście próbują takich porównań dokonywać Ukraińcy. Niestety uważam, że jest to niestosowne i za mała reakcja jest ze strony polskiej, i zarówno środowisk historycznych, jak i również politycznych. Tu powinna być zdecydowana kontrakcja dyplomatyczna, chociażby z polskiego MSZ-u. Były przykłady, niestety niechlubne, że ci duchowni greko-katolicy nie mówili nic, byli obojętni. Część duchownych nawoływało do zaprzestania tych mordów. No jednak część, szczególnie tego niższego duchowieństwa, po cichu wspierało to. Popi, niestety, to jest bardzo smutne, i księża, biskupi, arcybiskupi grekokatoliccy, wręcz byli zadowoleni z tego, że powstał Nachtigal, SS Galicjan, błogosławili arcybiskup Szeptycki, Malinowski, Kocyłowski. Wielu duchownych, zarówno prawosławnych, jak i greckokatolickich, święciło narzędzia zbrodni przed dobrze zorganizowanymi wielkimi napadami na osiedla polskie. Na Kresach byli ludzie naprawdę wierzący. W momencie, kiedy ksiądz przychodził i mówił o konkolu, prawda, rosnący w pszenicy, że to trzeba wyplewić, że to jakby otwierało bramy do tej zbrodni. I to, co mnie w tej chwili najbardziej boli, to też muszę podkreślić, że jeżeli kler grekokatolicki szczególnie, bo on tutaj przewodzi temu, nie od niego nie wyjdzie asumpt do owej naprawy, no to będzie bardzo źle. Bo jeżeli chodzi o jakąkolwiek naprawę moralną, to dzisiejsze wspieranie banderyzmu przez grekokatolickich hierarchów, księży, to bardzo źle dla Kościoła. To jest łamanie dekalogu, to jest jakby umacnianie samych Ukraińców w przekonaniu, że nic się nie stało. Trzeba do tego podchodzić naprawdę racjonalnie, poważnie, odpowiedzialnie, na bazie historycznej, ale też i na bazie jakiej? Ewangelii. Skoro mówimy kościoły bratnie, kościoły, które mają się jednać w duchu Ewangelii, to niech ta Ewangelia będzie wprowadzana w życie przez dwie strony, nie przez tylko jedną. I ten relatywizm, że wyście i myśmy, trzeba rozróżnić, że niektórzy, bardzo, bardzo wielu niestety księży grekokatolickich jeździło ze swoimi synami czy synem i mordowało lachu. Dlatego był wydawany wyrok śmierci przez akowców na morderców, a ksiądz Józef Kopeć czy ksiądz z Tarnawki to nie byli mordercy. Oprócz ofiar z bezpośrednich napadów były również ofiary późniejsze. Było mnóstwo rannych
którzy umierali w strasznych cierpieniach, nieraz po dłuższym czasie, miesiąc, dwa miesiące później, były osoby, które nie wytrzymały psychicznie tej tragedii i które cierpiały na różnego rodzaju zaburzenia i w związku z tym umierały przedwcześnie. Ja liczyłem. Liczyłem bardzo skrupulatnie na podstawie dotychczasowych opracowań. Wyszło mi, że mogło zginąć minimum 134 tysiące do 150 tysięcy Polaków. A jeżeli zaczęliśmy liczyć Ukraińców, wszystkich, którzy zginęli wtedy, ci, którzy napadali na polskie wioski i Polacy strzelali, ci, którzy zginęli w formie walk odwetowych, wyszło mi, że po obu stronach Bugu mogło zginąć 6-7 tysięcy Ukraińców. Jeżeli porównamy skalę 134 tysiące do 7, no to skala jest niewspółmierna. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, ile wsi, ile zagród chłopskich, a zagroda to przecież jest dom, obora, stajnia, jakiś kopiec siana, to spośród tych 23 tysięcy zagród, które były na Wołyniu, polskich, mówię o polskich, 85% zagród spalili Ukraińcy i zamordowali ich mieszkańców. Dlaczego rozpoczęło się to na Wołyniu? Oni używają argumentów, że tam ich polonizowano. Proszę Państwa, to tylko nasza ogromna polska niewiedza o przeszłości, o eksperymencie Józefskiego, prawda, wojewody Józefskiego na Wołyniu pozwala taką tezę utrzymać. Polacy przecież wiedzieli o tym, jak odbywało się de facto ukrainizowanie za Józefskiego Wołynia. Dzieci polskie musiały się uczyć języka ukraińskiego. W większości urzędów mówiło się po ukraińsku. Czasami Polak przychodzący tam nawet miał problemy, żeby się porozumieć, bo język polski był tym drugim. I tam, gdzie były największe swobody, i tam, gdzie najwięcej dano Ukraińcom wolności, doszło do tej pierwszej wielkiej eskalacji. To jest wielkie pytanie. Czy w takim razie właśnie taka łagodna polityka naszego państwa jakby się nie przyczyniła i przed wojną do tego, że to się stało, co się stało? Wiemy, że długi czas zarówno ekipa Piłsudskiego, ale i wielu tam innych zwolenników uważali nacjonalizm ukraiński za mniejsze zło. Mógł być ich zdaniem przydatny do walki z Rosją. Dzisiaj powtarzamy dokładnie ten sam schemat. Nie pomni tego, jaką cenę musieliśmy zapłacić za to, że ten nacjonalizm po prostu tam był urósł tak w siłę. Dopiero jak naszych ministrów zaczęli, to już druga połowa 30 lat, kiedy już naprawdę się zrobiło tam niebezpiecznie, to zaczęto podejmować jakże chaotyczne działania, często przynoszące odwrotny skutek. No ale przecież my jesteśmy bogatsi o te doświadczenia. My powinniśmy wiedzieć, że to prowadzi do tak smutnego końca. Dlaczego nazwa ludobójstwo powinna być użyta? Definicja ludobójstwa wyraźnie mówi, iż jest to użycie środków, wszelkich dostępnych, możliwych środków przeciwko grupie etnicznej, grupie narodowej, jak i również grupie wyznaniowej, celem ich zniszczenia, zgładzenia, całkowitej likwidacji. Patrząc w ten sposób na tą definicję, jest ona w tym momencie całkowicie wyczerpana poprzez działania środowisk ukraińskich. Skala, masa podjętych działań przez Ukraińców w czasie II wojny światowej, szczególnie eskalując je od praktycznie pierwszych tygodni 1943 roku i słynna krwawa niedziela, tragiczna krwawa niedziela na Wołyniu w 1943 roku, 11 lipca, są jakby tego tragicznym przykładem i dowodem na to, iż Ukraińcy w sposób rzeczywisty mordowali ludność pochodzenia polskiego, ludność polską, chcąc oczyścić ten teren. Dlaczego jest to tak istotne, użycie określenia, sformalizowanie tego, co się działo na Polakach, dokonywanego przez ludność ukraińską w latach II wojny światowej, ale również i krótko po II wojnie światowej na ludności polskiej?
tego ludobójstwa, dlatego że użycie określenia ludobójstwo powoduje, iż nie następuje przedawnienie tych zbrodni, które miały tam miejsce. I tu jest cała istota relacji polsko-ukraińskich, patrząc przez pryzmat współczesnych działań historycznych i przede wszystkim politycznych. Przez wiele lat w ogóle trwała dyskusja, dlaczego ludobójstwo, a nie czystki etniczne. Przede wszystkim tutaj jakby jest jeden taki podstawowy, no taki element, taki fundament po prostu pewnego podejścia. Mianowicie środowiska żydowskie uznawały, że w czasie II wojny światowej doszło tylko do jednego ludobójstwa, czyli do Holokaustu. Więc po prostu jakby uznać, że jakiś inny naród spotkał ludobójstwo, byłoby to obniżenie rangi tragedii, która spotkała właśnie ludność żydowską. Przyjęcie pojęcia ludobójstwo wobec tych wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny światowej ze strony Ukraińców wobec Polaków, powoduje, iż musi być ściganie zbrodniarzy, którzy dokonali tych niegodnych czynów. Takiej zbrodni wytłumaczyć nie można. Oczywiście sprawca zawsze będzie się bronił. Będzie twierdził, że po to zrobili, aby uzyskać swoją niezależność, uzyskać swoje państwo. Ale ja pytam, 43, 44 rok. W tym momencie już losy wojny są, można powiedzieć, przesądzone. Taran Armii Czerwonej na te tereny się już wtacza. Ukraińcy już mają jasność, że swojego państwa mieć nie będą. Wcześniej nie dali im go Niemcy. Wiadomo było, że nie dadzą i Rosjanie. W takiej sytuacji masowa akcja mordowania ludności polskiej jest zupełnie nieuzasadniona. Więc to ich tłumaczenie, że chodzi o to, żeby oni tutaj mieli swoje własne państwo, jest bezsensowne. Ukraińcy mówią, że oni walczyli o niepodległość. My też walczyliśmy przez niepodległość przez ponad 5 pokoleń, 123 lata. Ale Polacy nie mordowali też oficerów rosyjskich czy pruskich oficerów, ich dzieci itd. itd. Polacy walczyli w walce. Tutaj nie było żadnej walki. To było krwawa rzeź, robiona często podstępnie, nieraz w mundurach sowieckich, nieraz niemieckich, nieraz polskich. Konsekwencje są dla nas, jako dla społeczeństwa polskiego, odczuwalne nadal. Przede wszystkim po 1944 roku, jak się spojrzy na obecną mapę rozmieszczenia ludności polskiej na dawnych kresach, nawet II Rzeczpospolitej, to jest olbrzymi teren przecież, aż od granicy łotewskiej, aż po granicę prawie że rumuńską, dzisiejszą, to jest teren blisko 190 tysięcy kilometrów kwadratowych, który odpadł od II Rzeczpospolitej, którego dzisiaj nie mamy w polskich granicach. To były tereny bardzo zróżnicowane, tak jak powiedziałem, etnicznie, bo poczynając od Litwinów, przez ludność pochodzenia, ludność określającą się jako białoruska, czy też nie potrafiąca znaleźć dla siebie określenia narodowego, po ludność mieszkającą na południowych jej częściach, tych kresach południowo-wschodnich, czyli ludność, którą określamy dzisiaj mianem ludności ukraińskiej, ale również wówczas określającej się jako ludność rusińska, Rusini. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie o jednej rzeczy. To wielkie zróżnicowanie pokazuje dzisiaj, jak się spojrzy na mapę etniczną rozmieszczenia ludności polskiej, widzimy, że na tych terenach południowo-wschodnich dawnej II Rzeczpospolitej ludności polskiej jest dużo mniej, aniżeli na terenach powyżej, czyli na terenach dzisiejszej Białorusi Zachodniej, dawnych kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. To jest właśnie wynik działań Ukraińców. Wołyń praktycznie przestał być polski w takim sensie jak dawniej, że były te wyspy polskości, że były polskie kościoły, że były polskie wioski, polskie środowiska kulturowe i tak dalej. Łącznie z tym barbarzyństwem typu, mówię, niszczeniem tych zabytków, paleniem do gołej ziemi, przecież te wioski niektóre zarosły kompletnie drzewami i tam popiół tylko został. Druga rzecz to jest oczywiście degeneracja całego, w moim przekonaniu, ruchu ukraińskiego, nazwijmy go narodowo-wyzwoleńczym, no bo środowisko UPA zdominowało jednak tę przestrzeń ukraińską do tego stopnia, że do dzisiaj na zachodniej Ukrainie jest to przywoływane jako symbol.
Czyli było wiele innych organizacji przed wojną, które mogły być w jakiś sposób czynnikiem budowy państwa ukraińskiego, natomiast ono tworzyło się, czy była próba jego tworzenia w najbardziej patologicznej formie, jaką można sobie wówczas wyobrazić. No i trzecia rzecz, oczywiście nic Ukraińcy na tym nie wygrali, bo przyszła armia sowiecka i Sowieci byli bezwzględni w stosunku do UPA. UPA przywołuje, czy te kombatanckie organizacje, tę część ich zmagań z Sowietami, prawda, po 1944 roku, kiedy rzeczywiście ich tępiono, kiedy rzeczywiście oni przez długie lata zmagali się z Armią Czerwoną, z oddziałami sowieckimi, kiedy byli prześladowani i tak dalej, i tak dalej. Więc jak gdyby to opisują jako wielkie swoje dziedzictwo, walk o niepodległość, ale jednego od drugiego nie da się oddzielić. Były też Polacy, którzy tam jeszcze jakoś zostali. To przykro mówić w tym wszystkim, ale przyjście armii sowieckiej przyjmowali z ulgą, no bo skala zagrożenia życia była tak wielka, że nawet ten wróg, którego pamiętano z 39, 40 czy 41 roku, był mniejszy, mniej doświadczany jako ludobójczy niż to, co nieśli ci szowiniści z UPA. No więc tak to się skończyło wówczas. Oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z jakąś odbudową państwa ukraińskiego. Pytanie jest fundamentalne, do czego ono w sensie historycznym chce nawiązywać, bo to trzeba sobie wszystko wyjaśnić bardzo mocno. Natomiast skończyło się to tym, że te kresy zostały nie tylko w sensie takim państwowym, ale również tym ludnościowym utracone przez Polaków. Przywoływanie na pamięć, to szło w pewnym procesie. Tej tradycji walk, nazwijmy o niepodległość, którą niosło OUN UPA, absolutnie nie jest do zaakceptowania. Nie tylko z polskiego punktu widzenia, to nie jest do zaakceptowania obiektywnie. To znaczy nie da się ułożyć współżycia międzynarodowego na tak zakłamanej historii, bo ona uczy. No i to nie jest prawda, że Ukraińcy nie wiedzą o zbrodniach i o mordach. Ci, którzy na przykład promują to, że nie wiedzą. Oni mówią, że nie wiedzą, ale tak naprawdę głęboko gdzieś to w nich siedzi, pewnie i wyrzut sumienia. No więc budowanie tej polityki historycznej na bazie takiej tradycji bez potępienia zbrodni jednoznacznej, to tego nie ma. To jest, to się mówi, prawda, nawet jeśli padają te słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie, to one są nie w tej skali, prawda, bo się jak gdyby próbuje w kontekście, tłumacząc to wszystko, mówić nie rozdrapujmy ran. No nie. Te rany, żeby one mogły być zaleczone, trzeba tą całą zgniliznę z nich wyciągnąć, czyli je rozdrapać najpierw, oczyścić i wtedy one się zaleczą. Natomiast tutaj wydaje się, jest ta wschodnia znowuż metoda podejścia do historii. Na wschodzie, w Rosji, w Azji historia jest narzędziem polityki. Jest tylko i wyłącznie do użycia. Tam nie ma kategorii prawdy, jest wymiar praktyczny. Chcemy coś osiągnąć w praktyce politycznej, dlatego używamy takiej opowiastki historycznej. Natomiast jeśli mówimy o łacińskim, zachodnim, europejskim podejściu, no to ono musi być prawdziwościowe. I nie ma tutaj, że to jest użyteczne czy nieużyteczne. My godząc się na tę ich, w cudzysłowie, narrację, opowiastkę o pięknej historii OUN UPA, demoralizujemy ich i wcale nie europeizujemy. Oficjalnie mówi się o takiej przyjaźni, że powinniśmy Ukrainie pomagać w tej ciężkiej sytuacji, w której się teraz znaleźli. No jednak ci wszyscy, którzy znają historię, jest to taki, świeci się taka lampka ostrzegawcza. No dobrze, no my będziemy pomagać, a tam z tamtej strony nie ma jakiegoś sygnału zwrotnego, że wiedzą przecież, ile zła Polaków spotkało ze strony niektórych Ukraińców. No i to w dalszym ciągu uważam ta sprawa tej nierozliczonej zbrodni, bo trzeba tu powiedzieć, że ta zbrodnia nie jest rozliczona do dzisiaj.
będzie przeszkodą. Będzie to zawsze tkwiło jakaś taka zadra między naszymi narodami. Z tym, że mówię, nie można narodu ukraińskiego całego oskarżać o te zbrodnie ludobójstwa, ale nie można też mówić tak, jak to niektóre środowiska lansują, że ci wszyscy, którzy mówią o tym ludobójstwie, o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów, są agentami Kremla, prawda? Nie można o tym mówić, że działają wbrew polskiej racji stanu. Bo nie ma takiej racji stanu, która by mówiła o tym, żeby zapomnieć, nie mówić o dziesiątkach tysięcy Polaków. Przecież żyją ich rodziny, tych pomordowanych, żyją ludzie, którzy cudem uniknęli tego pogromu. I najgorsza jest również przemilczanie, bo milczeniem również można zabić. Także, bo o tym trzeba mówić i tak jak mówię, mówić prawdę. Gloryfikacja środowisk ukraińskich i brak zdecydowanej postawy polskiej w kwestii obrony polskiej racji stanu, bo podjęcie działań związanych z uznaniem rzeczywiście ludobójstwa na Polakach przez Ukraińców, to jest polska racja stanu, może doprowadzić do wzmocnienia środowisk nacjonalistycznych, szowinistycznych na terenie Ukrainy. Dlaczego to jest takie ważne? Środowiska ukraińskie, społeczność ukraińska tak naprawdę buduje dopiero swoją państwowość i swój byt narodowy. I jest istotne dla nas również Polaków, jako ich najbliższych sąsiadów, aby budowali swoją tradycję na wartościach cywilizacyjnie bliskich nam, czyli opartych o chrześcijaństwo i dobre relacje z sąsiadami. Tak byśmy to mogli ogólnie nazwać. Niestety odejście od tego strony polskiej będzie skutkowało załamaniem się takiego trendu. Trzeba wprowadzić dokumenty wyższego rzędu, zapisy dotyczące ludobójstwa. Do kodeksu karnego wprowadzić przynajmniej w Polsce, bo mamy tutaj już miliony przybyszów, prawda, z Ukrainy, z których wielu jest zbanderyzowanych. Przepisy, które za promowanie tego, zarówno flagi, symboliki, jak i głoszenia tez, prawda, Donsowa czy nacjonalistycznych, będą penalizowani. A ja bym nie penalizowała nawet. Po prostu grzywny i deportacja, zakaz pracy. Mamy rozliczne sposoby, aby to będzie wyraźny, wreszcie wyraźny sygnał, że to u nas nie przejdzie i to zmusi Ukraińców do myślenia o tym, że być może nie o wszystkim wiedzą, że być może ktoś ich tutaj oszukuje. Piłka jest po prostu po polskiej stronie. Ja na ten temat wielokrotnie rozmawiałem z różnymi Ukraińcami i mówiłem wam, nie róbcie bohaterów ze zbrodniarzy. Macie tyle świetnych przykładów w swojej historii. Na przykład Ukraińcy w Galicji mieli genialny ruch spółdzielczy, takiego, którego można im tylko pozazdrościć. Mieli wspaniale rozwinięte pewne elementy kultury. Ja mówię, tu ma się wzorce na przyszłość do propagowania wśród młodego pokolenia, a nie tych zbrodniarzy. Wyobraźmy sobie, że no Niemcy hitlerowskie walczyły, podbijały tam, mordowały, a później, kiedy Sowieci zajęli te Niemcy, były oddziały takie, powiedzmy, militarne, partyzanckie, które z tymi Sowietami walczyły. I obecne Niemcy nie się odwołują do tej tradycji, zapominając, że ci żołnierze wcześniej na przykład byli w SS. No to co, jakie te Niemcy będą? Co z tego by wyniknie za chwilę? Więc tutaj jest gigantyczny błąd, który po pierwsze nie zjednoczy całej Ukrainy. Bo pamiętajmy, że ta zachodnia Ukraina jest mniejszą, zdecydowanie małą częścią w porównaniu z całym wielkim państwem. Więc to nie jest coś, co będzie dla wszystkich tak bardzo mile widziane. A po drugie, tak jak mówię, jest to fałsz, który może ich doprowadzić też na manowce, no bo jeśli takie wzorce będą, no to w pewnym momencie już to może odżyć w jakiejś formule uwspółcześnionej i co wtedy? Pojawiają się ciągle tamte tendencje, można nawet w księgarniach, w archiwach zobaczyć mapy, które są wieszane ze współczesną, na przykład mapą Polski i z zaznaczonymi powiatami, które należą do Wielkiej Ukrainy. Niedaleko od Lublina ta granica się kończy, cała Łemkowszczyzna, Krynica tam, prawda, na wysokości Krakowa, Tatr gdzieś,
I to jest też pokazywane jako pewien cel. No, oczywiście ktoś powie to historycznie, to jest w takim kontekście tego, co kiedyś ktoś tam wymyślił i tak dalej, no ale zwróćcie Państwo uwagę, że z jednej strony to kłamstwo UPA, z drugiej strony takie się treści pojawiają. To trzeba czyścić. Pokazywać Polakom, Ukraińcom żyjącym w Polsce i też narodowi ukraińskiemu prawdziwych bohaterów. Tych ludzi, którzy potrafili z narażeniem własnego życia ostrzegać Polaków, przechowywać Polaków, oddawać za nich życie, także i popi, którzy nieliczni, ale też byli mordowani przez ukraińską armię powstańczą tylko dlatego, że pomagali Polakom. I tych pokażmy jako bohaterów, a nie Bandera, nie Suchewicz, nie Doncow, nie inni, którzy byli nie bohaterami, ale bandytami, ludobójcami. To jest tradycja na przykład biskupa Homyszyna, Stanisława Homyszyna, błogosławionego biskupa greko-katolickiego stanisławowskiego, bardzo mocno potępiającego ten szowinizm, człowieka, który owszem był patriotą ukraińskim, ale zakładał te katolickie jak gdyby grupy polityczne i odcinające się od takiej tradycji. No tego trzeba, to trzeba wydobywać, na bazie tego trzeba budować tę jedność, nie na bazie szowinizmu, który może był historyczny, ale kto wie, czy się nie odrodzi, kto to zagwarantuje. Zbrodnia niepotępiona demoralizuje, tak jest zawsze. Nawet nie mówię potępiona w sensie prawnym, ale również w sensie historycznym. Ukraińcom jakoś ciężko przychodzi, chociażby to słowo przepraszamy. Tam nie mówi się o ludobójstwie, nie mówi się, tylko mówi się o jakiejś wojnie domowej, polsko-ukraińskiej, mówi się o jakichś wypadkach, mówi się o tragedii. A to słowo ludobójstwo jest tak traktowane, tak próbuje się jakoś to tak na dwie strony rozłożyć, że to tak nie było, że Polacy też winni. No tak nie było, bo prawda wygląda zupełnie inaczej. I tutaj jest problem, bo aby było pojednanie, to do czego nas wzywa Ewangelia. Wzywa nas Chrystus, prawda? Przebaczcie sobie. No jak macie coś przeciwko bratu swemu i masz złożyć swój dar przed ołtarzem, to idź najpierw, pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i dar swój złóż. I takie, moi drodzy, patrzenie na historię w sposób zakłamany nigdy nie doprowadzi do pełnego pojednania. Musi być to uznanie winy, musi być taka postawa jak ten syn marnotrawny. Puknę się w czoło, co ja zrobiłem? Co ja tutaj robię? Wstanę i pójdę do mego ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem Ciebie. I co się dzieje? Jest przebaczenie. Trzeba mówić prawdę. Nie wdawać się w te relatywizmy, bo oczywiście trzeba patrzeć w przyszłość, budować wzajemne relacje, kontakty i tak dalej. Ale kiedy przychodzi moment odniesień historycznych, mówić zawsze prawdę. I to zawsze daje jakieś owoce. Natomiast polityka przemilczania powoduje, że nawet oni nie szanują wtedy nas, bo co, jak to szanować kogoś, kto siebie nie szanuje. A po drugie daje im sygnał, tym środowiskom, że można to czynić dalej i głębiej i tak dalej. Można szkoły nazwać, można ulice, można, prawda, dzieci w tym wychowywać. Bo Polacy przecież nie protestują, no to o co chodzi? Strona polska nie powinna się cofnąć ani o krok, ponieważ to dotyczy pamięci o po prostu ludności, która została w sposób okrutny wymordowana. Ja sobie nie wyobrażam, żeby dla jakichś interesów partykularnych społeczność żydowska zrezygnowała z pamięci o Holokauście. Po prostu sobie nie wyobrażam. I tak samo sobie nie wyobrażam, żeby państwo polskie w jakikolwiek sposób po prostu zrezygnowało z pamięci historycznej, z utrwalania po prostu właśnie tej historii, przekazu historycznego, a przede wszystkim upamiętnienia odpowiedniego właśnie tej ludności, która w tak sposób okrutny została wymordowana. Dopóki nie będzie zdecydowanej postawy środowisk politycznych Rzeczpospolitej Polskiej, rządowych, będziemy mieli do czynienia z taką próbą ciągnięcia za pewne informacje historyczne i przeciągania pewnych faktów na swoją stronę. Jest praktycznie określone, policzone, ilu Polaków straciło życie i w jak tragicznych
warunkach. Jest to również też opisane przez polskich naukowców. I należy pamiętać i przypominać ciągle, że to jest rzesza ponad 130-tysięczna społeczności polskiej tam żyjącej. Od niemowląt aż po osoby w bardzo podeszłym wieku, które nie traciły życia w czasie walki, tylko w momencie najścia, będąc na mszach, w kościołach, w czasie modlitw, gdzie zwyczajnie ich mordowano. Nie zakwitnie szczęście Ukraina na krwi niewinnie pomordowanych, którym po prostu, gdzie tego przyznania do winy nie będzie. Nie zakwitnie. Będzie państwem zbójeckim, będzie państwem niebezpiecznym w Europie, a jego mieszkańcy dzisiaj, dzieci uczone nawet w elementarzach o chwalebnej UPA, uczone na tej ideologii, będą zagrożeniem dla świata. Dla świata. Naszym zadaniem jest też świat o tym uprzedzić. Zadaniem nas współczesnych jest kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach. Tym ludziom, którzy stracili życie, należy się upamiętnienie. Są cząstką społeczeństwa polskiego, polskiego narodu, który w XX wieku przeżył gehennę. Uważam, że przeżyliśmy gehennę największą spośród narodów II wojny światowej, w czasie w ogóle z narodów Europy w XX wieku. Dlatego uważam, że wszelkie upamiętnienie ludobójstwa również dokonanego przez Ukraińców na Polakach jest tutaj niezwykle ważne. To jest element naszej historii, niezwykle istotny. My jeśli mówimy o relacjach z Ukrainą, to nie chodzi o to, żeby powstało jakieś państwo antyrosyjskie i to nas w pewnym względzie może cieszyć. Tylko nam chodzi o to, żeby to państwo było kulturowo i cywilizacyjnie europejskie. A co to znaczy europejskie? To nie znaczy genderystyczne, prawda, postmodernistyczne, jak się dzieje na Zachodzie, tylko łacińskie. A łacińskość to jest pewne uznanie, że jest prymat etyki w polityce, w życiu publicznym. A jeśli etyki, to i prawdy. I nie można kłamać po to, żeby te relacje budować, bo one są nawet ważniejsze niż gra geopolityczna. Bo w grze geopolitycznej dzisiaj może być ktoś sojusznikiem, a jutro nagle okaże się przeciwnikiem. A jeśli mówimy o takim trwałym, długofalowym pojednaniu narodów, to ono musi mieć podstawy głęboko kulturowe. A tu już jest oczywiście, są kontakty, są próby, ale to jest naprawdę początek drogi.